Rodzina 33. Tydzień 4. Powołani do służby i ewangelizacji. Aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Z Ewangelii świętego Jana. Dzień 5. Maryja w Kanie i w Wieczerniku. Gwiazda nowej ewangelizacji. Modlitwa i służba. I była tam Matka Jezusa. Z Ewangelii świętego Jana. Rozważanie dnia. To, co dzieje się w Kanie Galilejskiej, jest bardzo ważne. Jest to bowiem początek największego dzieła ewangelizacji w historii świata. Dzieła prowadzonego przez samego Jezusa. To, co Bóg czyni na początku, rzuca światło na wszystko inne. Co zatem mówi nam tajemnica Kany? Po pierwsze, dzieło ewangelizacji zaczyna się przez Maryję. Jezus tak chciał. I dlatego zawsze, kiedy będziemy zapraszać Maryję do tego, co robimy w Kościele, zawsze, kiedy będziemy razem z nią się modlić i prosić ją o radę, dzieła, które poprowadzimy, będą przynosić największy owoc. Po drugie, zobaczmy, co robi Maryja. Co stoi na progu największego dzieła ewangelizacji? Wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, współodczuwanie, miłość miłosierna, pochylenie się nad drugim człowiekiem, czujność i czułość względem jego sytuacji i potrzeb. Maryja nie organizuje na weselu w Kanie koncertu uwielbienia dla Jezusa. Czy nie mogłaby zawołać, a teraz wszyscy razem klaszczemy dla Jezusa? Okazja była świetna, ale nie. Ona po prostu kocha. W czuły i współodczuwający sposób pochyla się nad sytuacją małżonków i podejmuje konkretną inicjatywę, aby im pomóc. Co za szkoła ewangelizacji. Jeszcze trzecie. Maryja się modli. Mówi do Jezusa, nie mają już wina. Z Ewangelii świętego Jana. To jest jej modlitwa serca. Tak samo jest w Wieczerniku. Modlitwa serca wyprasza zesłanie Ducha Świętego. Co się stanie, jeśli jako małżeństwa zaczniemy razem z Maryją modlić się sercem i wołać: przyjdź Duchu Święty. Wiosna Kościoła. Jeśli będziemy zapraszać Maryję do dzieł i posług, w których uczestniczymy, jeśli będziemy współczuć i współodczuwać z drugim człowiekiem, reagując konkretnymi gestami miłości, jeśli będziemy się modlić sercem, całe nasze domy, parafie oraz dzieło służby i ewangelizacji rozkwitną i staną się prawdziwą wiosną Kościoła. Lektura duchowa z książki doktora Emila Neuberta Mój ideał, Jezus, Syn Maryi. Modlitwa apostolska. Mówi Maryja. Synu mój, czy wiesz, że nie ma takiego położenia, w którym byś nie rozporządzał bronią apostolską najwyższej skuteczności, to jest modlitwą? Wierzysz zapewne, że można pracować nad zbawieniem dusz przez modlitwę, tak jak i przez głoszenie Słowa Bożego. Przyznajesz, że modlitwa jest pocieszającym zastępstwem działania dla starców, dla kalek i dla wszystkich, którzy nie mogą oddawać się zewnętrznym czynom gorliwości. Nie rozumiesz jednak jeszcze apostolskiej skuteczności modlitwy. Modlitwa nie jest środkiem zastępczym bezpośredniego działania. Ona jest bronią apostolską, której skuteczność o niebo przewyższa wszelką działalność zewnętrzną. Jezus przez 3 lata nauczał. Przedtem zaś modlił się przez lat 30, a przez 3 lata swojego apostolstwa zewnętrznego nie tylko noce spędzał na modlitwie, ale ciągle w głębi duszy z Ojcem rozmawiał, jednocześnie słowem nauczając ludzi. Współdziałałam z Nim w odkupieniu świata. Nie głosiłam nauk, nie kierowałam kościołem, nie działałam cudów, ale się modliłam i cierpiałam. I święty Józef modlił się i cierpiał jak ja, jakkolwiek księgi nie przechowały ani jednego jego słowa. Zrobił więcej dla nawracania ludzi niż święty Jan, święty Piotr i święty Paweł. Badaj życie ludzi oddających się pracy apostolskiej. Wszyscy, którzy mnóstwo dusz nawrócili, byli ludźmi modlitwy. Biada apostołowi nie modlącemu się,
jako miedź brzęcząca i cymbał brzmiący poświęca się, męczy i może upada, nie czyniąc nic dobrego dla dusz. A jeżeli praca jego zdaje się wydawać owoce zbawienia, to zawdzięcza je błagalnym modłom nieznanej mu i nieznającej siebie duszy. On nie otrzyma za nie żadnej nagrody. Czyż nie widzisz, że inaczej być nie może? Albowiem nawrócenie, uświęcenie lub zbawienie duszy jest dziełem nadprzyrodzonym. Jakże można samą naturą zrobić rzecz nadnaturalną? Nadprzyrodzoność jest owocem, a łaska owocem modlitwy. Im więcej przyłożymy modlitw, tym więcej dokonamy dzieł nadprzyrodzonych. Czy zrozumiałeś tę naukę? Jeżeli tak, to powiedz, czy usiłujesz apostołować więcej modlitwą niż zewnętrznymi czynami? Czy pamiętasz modlić się co dzień w celach apostolskich? Kiedy chcesz jaką duszę zdobyć, namyślasz się nad tym, co masz zrobić i co powiedzieć, i słusznie. Ale czy się przykładasz jeszcze bardziej do modlitwy? I czy się spodziewasz powodzenia więcej od Boga, do którego się modlisz, niż od własnej zręczności i mocy przekonywania? Módl się i ucz się mnożyć modlitwy za nawrócenie i uświęcenie dusz. Do każdej modlitwy i do każdej komunii świętej dodaj intencję apostolską. Zamieniaj w modlitwy czyny i cierpienia swoje, ofiarując je Bogu przez moje ręce na poszczególne cele wedle moich intencji. A do tego dodaj ofiarę wszystkich mszy świętych, które się odprawiają w ciągu dnia na całym świecie. Pytania do osobistej refleksji. Pytanie pierwsze. Czy próbowałaś takiej praktyki duchowej, aby zapraszać Maryję do tego, co robisz i w co się angażujesz? Może warto spróbować. Pytanie drugie. Czy twoje serce jest czułe i wrażliwe? Poproś Maryję, aby wyprosiła ci łaskę czułości, wrażliwości i współodczuwania. Pytanie trzecie. Czy wykorzystujesz w pełni potencjał modlitwy? Czy wierzysz, że ufną modlitwą możesz zmieniać oblicze świata? Czy modlisz się w sposób, który twoim zdaniem poruszy serce Boga? Jeśli chcesz, zanotuj swoje odpowiedzi w swoim rekolekcyjnym dzienniku. Zadanie dnia. Pomyśl i znajdź od 1 do 3 obszarów sytuacji, w których mogłabyś rozwijać wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Porozmawiajcie o tym i wymieńcie się swoimi przemyśleniami. Świadectwa i refleksje małżonków. Łukasz i Agnieszka. Mówi Łukasz. Sytuacja z wieczernika, kiedy Pan Jezus już umarł na krzyżu, budzi we mnie pytanie. Kim musiała być Maryja? Dlaczego się nad tym zastanawiam? Bo przed chwilą w strasznych męczarniach umarł jej syn. Uciekli wszyscy jego przyjaciele. Nikt z nim nie był poza Janem i mamą. Przyjaciele, z którymi był przez ostatnie 3 lata, których nauczał, z którymi był blisko, wszyscy oni uciekli. Stchórzyli. Zostawili go. A teraz po jego śmierci jego mama jest z nimi w wieczerniku i modli się. Kim musiała być Maryja, żeby to zadziałało w wieczerniku? Żeby ich reakcja była dobra, żeby tam wszyscy czuli się dobrze? Jakim człowiekiem musiała być? Jak wielką musiała być przepełniona dobrocią, jak wielkim światłem i pokojem? Mówi się, że Maryja przetrzymała całą wiarę Kościoła przez te 3 dni. Nie było już nikogo, kto wierzył w jakiekolwiek dobre zakończenie tej historii. Maryja jako ta, która absolutnie nie wyklucza nikogo, nawet tych, którzy zostawili jej syna, a byli jego przyjaciółmi. Czyli nie wyklucza też mnie i ciebie. Mówi Agnieszka. Można powiedzieć, że Maryja daje nam dobro w taki sposób, że nas nie upokarza. Ona nas szanuje nawet w sytuacji, w której my sami mamy poczucie, że niewiele jest w nas do uszanowania. Nie za bardzo godni jesteśmy tego szacunku. Maryja nas podnosi i zawsze daje nam dobro w taki sposób, że chce się przy niej być. Choćbyś nie wiem, co zrobił, po prostu jak przyjdziesz do Maryi, to jest ci tam przy niej dobrze i czujesz, że chcesz być lepszy, bo ona tak dobrze cię traktuje. Jakie to nam daje światło dla naszej służby i ewangelizacji? Mi osobiście mówi to wiele o tym, jak mamy dawać dobro.
to też trzeba potrafić. Kiedyś widziałam, jak mój tata doświadcza takiego złego pomagania, którego upokarza. Pomyślałam sobie, że ważne jest umieć pomagać. To jest czasem trudniejsze niż przyjąć tę pomoc. Najpierw musisz dobrze pomóc, żeby ten ktoś mógł tę pomoc przyjąć, jednocześnie nie będąc upokorzonym. Tego uczy nas Maryja. Jak to w praktyce przełożyć na codzienność? Ćwiczenia duchowe. Oto propozycje prostych duchowych praktyk. Senną praktyką jest zapraszanie Maryi do tego, co czynimy, aby zanim zaczniemy działać, najpierw zawierzyć to działanie jej sercu. Można to zrobić prostymi słowami: Maryjo, zapraszam Cię do tej czynności, lub Maryjo, zawierzam Ci to, co teraz będę robić. Można też swoje zawierzenie wyrazić krócej, mówiąc na przykład Ave Maria lub Totus Tuus. Chodzi o to, aby pamiętać o Maryi i zaprosić ją do współtworzenia tego, co czynimy. Być może zechcesz poprosić Maryję, aby wyprosiła Ci łaskę wrażliwego serca, które potrafi współodczuwać i dostrzegać potrzeby innych. Człowiek, który żyje miłością w ten sposób, ewangelizuje samym swoim byciem. Wspólna modlitwa męża i żony. Maryjo, spójrz na nas, jak spojrzałaś na małżonków w Kanie i zobacz, czego nam brakuje, a potem powiedz o tym Jezusowi. Bądź z nami w naszej modlitwie, aby na nasze małżeństwo i na naszą rodzinę zstąpił przez Twoje wstawiennictwo Duch Święty, jak podczas zesłania. Wychowaj nas, Maryjo, do służby oraz do ewangelizacji, aby nasze małżeństwo i nasza rodzina były radością Boga. Amen. Na koniec zabierz słowo. Weź ze sobą to jedno zdanie, które Bóg wypowiedział do Ciebie. Rozważaj je w sercu i powtarzaj wielokrotnie, aż do następnego rozważania, aby wniknęło jak najgłębiej do Twojej duszy. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Z Ewangelii Świętego Jana.